Rozdział pierwszy, część druga. Nastia kamieńska poczuła sztywny ucisk kolana na plecach. Proszę spleść ręce na karku, rozległ się rozkazujący męski głos. Bez sprzeciwu wykonała polecenie. Silne, ciepłe ręce objęły jej złączone dłonie. A teraz proszę powiedzieć mama. Mał! Przeszył ją ostry ból, który niemal w tej samej chwili ustąpił. Na tym kończymy. Uspokajająco odezwał się masażysta. Nic strasznego się nie stało. Po prostu nastawiłem kręgi. Teraz będzie mniej bolało. Może pani wstać. Nastia wstała z kozetki i zaczęła się ubierać. Na długo starczy to pańskie leczenie? Spytała wciągając dżinsy. To zależy od pani. Masażysta uśmiechnął się podstępnie. Z jednej strony mamy niezaleczony w porę uraz, z drugiej siedzący tryb życia. Na uraz, nic się już nie poradzi, za bardzo go pani zaniedbała. Przesunięciu kręgów może natomiast zapobiec regularna gimnastyka. O nie! Przestraszyła się Nastia, która na samą tylko wzmiankę o wysiłku fizycznym dostawała gęsiej skórki. Nigdy w życiu nie uprawiała sportu, gimnastyki też nie lubiła. Była na nią zbyt leniwa. Ale dlaczego od razu nie? Zdziwił się masażysta, niewysoki muskularny chłopak z lekko skrzywionym nosem i sympatycznym uśmiechem. To nie zajmie pani dużo czasu, dosłownie pięć, siedem minut, ale przynajmniej trzy razy dziennie. Nie da pani rady? Nie, stanowczo zaprzeczyła Nastia, nie będzie mi się chciało i będę zapominać. W takim razie musi pani zmienić tryb życia, poradził masażysta zaglądając do jej karty. Jest pani przecież pracownikiem!